przerwie. Starałam się Wam wrzucać shortsy, tak samo na Instagrama je wrzucałam i na TikToka, żeby tak za bardzo może ta moja nieobecność nie była aż odczuwalna. Miałam kilka nagranych w zapasie, także starałam się zawsze Wam coś tam wrzucić, no ale filmiku jako takiego vloga już nie było chwilkę, a wcześniej dodawałam po 2-3 filmiki w tygodniu, także myślę, że no, niektórzy mogli zauważyć, że po prostu mnie nie było. I również jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to myślę, że wiecie, dlaczego mnie nie było. Trochę nie miałam humoru do nagrywania. Nadal nie mam. Staram się codziennie znaleźć jakąś pozytywną rzecz. Staram się codziennie znaleźć coś, co sprawi, że będę się uśmiechać, że będę miała dobry dzień. Oczywiście nasza córeczka jest po prostu cudowna, bo zawsze poprawia mi humor. Jak tylko bawię się z nią i widzę się, jak ona się uśmiecha, to po prostu zapominam o wszystkich złych rzeczach i o wszystkich tych smutnych, które się wydarzyły ostatnio. Mówię tu oczywiście o tym, że straciliśmy naszego pieska, Kazana. Musiałam poprawić kamerę, bo coś tu ruszyło. Tak, straciliśmy Kazana. 2 tygodnie temu. No i jest różnie. Jest różnie stracić swojego przyjaciela po ponad 12 latach. Jest bardzo ciężko. Już kilka razy próbowałam coś tam nagrywać, jak gotowałam. Tam kilka minut nagrałam, później przestałam nagrywać przez 2 dni, później znowu coś nagrałam, następnego dnia coś tam sprzątałam, coś składałam, znowu coś chciałam powiedzieć, ale to jakoś wszystko, no, wydawało mi się, że nie ma po prostu sensu. Nagrałam też filmik z tego dnia właśnie, kiedy to wszystko się wydarzyło, to znaczy tego dnia, kiedy tak naprawdę no zauważyliśmy, że jego stan się bardzo, bardzo pogorszył i po prostu musieliśmy reagować w pewien sposób. Natomiast nie dograłam. Nie dograłam końcówki do tego filmu, więc ten film jeszcze dalej jest nieskończony i nie wiem, czy go będę w ogóle wrzucać. Nie chcę go słuchać, nie chcę wracać do tego, co wtedy tam powiedziałam. Nagrywałam do Was, przepraszam, tak patrzę na boki, ale będę teraz właśnie skręcać. Nagrywałam w drodze, jak jechałam do weterynarza i z powrotem. Później chyba coś nagrywałam jeszcze w domu, kilka minut. Ale tak jak mówię, no, mam to po prostu w programie już, ale nie chcę na razie jakoś odsłuchiwać tego. Nie chcę, nie wiem, może za jakiś czas, na razie nie chcę tego wracać. W każdym razie wiecie już, dlaczego mnie nie było ostatnio, ale tak jak mówię, różni ludzie mają różne problemy, różne sprawy, różne sytuacje. Słuchajcie, zawsze starajcie się odnaleźć. Ta
taką pozytywną chwilę, chociażby moment, minutę, dwie każdego dnia, żebyście potrafili widzieć to takie światełko, takiej radości, taką nadzieję. Nie traćcie nigdy nadziei, że będzie dobrze, chociaż wiem, że naprawdę niektórzy ludzie przechodzą przez straty, nie takie jak ja nawet, i przez bardzo ciężkie choroby i niepowodzenia i różne inne zdrady się zdarzają, czy to małżeńskie, czy wśród przyjaciół. Ja też wiele w życiu różnych sytuacji miałam, w wielu sytuacjach byłam obecna, ale słuchajcie, musicie wierzyć, że będzie dobrze. Musicie mieć nadzieję, musicie codziennie starać się odnaleźć jakiś mały, pozytywny promyk każdego dnia, żeby to właśnie życie nie straciło sensu swojego. Nie jest to proste. Naprawdę wiem o tym, że nie jest, ale życie jest piękne. Teraz może w tej chwili nie jesteście w stanie tego zobaczyć, może w tej chwili myślicie, że gadam jak potłuczona i nienormalna, ale czasem trzeba odnaleźć nowy sens życia po tych zdarzeniach, które się dzieją w naszym życiu. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu tak naprawdę, mamy tylko wpływ na to, jak my zareagujemy na daną sytuację. Nie mamy wpływu na to, co robią inni ludzie, na to, co czasem się dzieje wokół nas. Nie jesteśmy w stanie manifestować całego świata wewnątrz siebie. Nie zawsze nam się to udaje. Dlatego, kochani, nie traćcie nadziei, uśmiechnijcie się, postarajcie się codziennie znaleźć małą, głupią rzecz, która wam poprawi humor. Czy to jest ulubiona kawa, czy to jest ulubiony serial, czy to jest jakiś podcast, czy to jest kawałek czekolady, czy to jest spacer na świeżym powietrzu. Cokolwiek to jest, postarajcie się coś takiego odnaleźć w sobie, jeżeli przechodzicie przez ciężkie dni. I jestem z wami, bo niejedne ciężkie dni już przechodziłam w życiu. Ale przeszłam. Przeszłam to i dacie radę. Trzymam za was wszystkich kciuki. I po tych moich życiowych wywodach, jak to mówi pewien polski youtuber Yuri Kalinycz, zapraszam was do wspólnego uśmiechu. Bardzo lubię go oglądać i ja oglądam też Ewę, jego żonę, od czasu do czasu. Nie śledzę wszystkich vlogów ich, ale od czasu do czasu ich oglądam i wiem, że Yuri zawsze mówi. A teraz zapraszam was do wspólnego uśmiechu i kochani, ja też was zapraszam i jedziemy na przegląd wiosenny do sklepów. Przejdziemy się po TJ Maxx, może zrobimy jakieś zakupy wiosenne, może zrobimy jakiś haul zakupowy, zobaczymy. Także zapraszam. Idziemy poprawić sobie humor z zakupami w TJ Maxxie. Chciałam wam coś pokazać, co ja bardzo lubię. W TJ Maxxie mają takie wózki, które są bardzo płytkie, ale są podwójne, albo takie głębokie, pojedyncze. Bardzo je lubię te właśnie
podwójne, płytkie. Jedziemy. Szukam suchego szamponu, ale nie mogę znaleźć. Natomiast znalazłam nawet szczoteczkę Sonicare Smile Direct Club. No patrzcie, jakie rzeczy tu są.
z TJ Maxa. Nic nie znalazłam, także nie będzie hola zakupowego, nie będzie z TJ Maxa, ponieważ nic nie kupiłam. Jest już dużo fajnych dekoracji, ale z racji tego, że jeszcze nie mieszkamy na domu, tylko ciągle na mieszkaniu, nie chcę go jeszcze bardziej zagracać, a dekoracji wielkanocnych mam trochę z zeszłych lat, z mojego poprzedniego domu. Także tak, zakupy zakończyły się niepowodzeniem. Ale jedną rzecz znalazłam, były to okulary tej samej firmy, Key, takie. I słuchajcie, ja je kupowałam kilka lat temu. To nie są jakieś strasznie drogie okulary, ale wtedy nie można było ich kupić w żadnym sklepie, tylko online. I wiecie co? Ja za jedną parę wtedy, o ile się nie mylę, płaciłam chyba około $70, 75. Nie wiem, może to było 4 lata temu? Coś takiego. I słuchajcie, teraz właśnie identyczne są w TJ Maxie za $20. Ale jaja co? Ja je mam chyba z, może z 5 lat. Tak, myślę, że mogę je mieć tak 4-5 lat. Także no patrzcie, jak się cena fajnie zmieniła, co? Gadnijcie co? Wróciłam się jednak do TJ Maxa, bo widziałam coś, co nie myślałam, że jeszcze powinnam kupić, ale później cały pobyt, zakupy w Targecie cały czas o tym myślałam, więc okej, wtedy wiem, że muszę się po coś wrócić, bo będę żałować, że nie kupiłam. I to są, słuchajcie, takie maty na podłogę. One są takie mięciutkie, z takiej gąbki i jest ich tu bardzo dużo, bo szukałam takich kolorowych, właśnie też z alfabetem albo z jakimiś kształtami, a ja kolorowe widziałam na Marketplace, z tym, że było ich o połowę mniej i kosztowały $15-20 używane, a tutaj kupiłam nowe, jest ich, słuchajcie, 26 elementów, taki cały alfabet w dwóch kolorach. Za $15. Nowiutkie, funkielnówka sztuka. Tylko jest pod spodem podarta folia, więc oni to owinęli takim tym, taką folią, wiecie, spożywczą. Ale nie wiem tylko, czy to nie będzie się za bardzo brudzić, bo jest takie bardzo jasne. No ale zobaczymy. No nie wiem, mam nadzieję, że tam nie będziemy wylewać na to soczków i rzucać spaghetti po tym. Także kupiłam taki zestaw, bardzo się cieszę. I już byłam przy kasie. Miałam nie kupować, ale kupiłam. Prawie taką samą kupiłam jej, znaczy w takim samym stylu kupiłam jej na walentynki w Targecie parę tygodni temu, a tutaj kupiłam i tamta była za $10, a ta jest za 7. Także tutaj właśnie jest cena normalna, a tutaj jest cena z TJ Maxa. Także warto kupować w TJ Maxie, bo jest taniej. I taką książeczkę jej kupiłam właśnie na Wielkanoc z takimi jajeczkami, z zajączkami i różne zwierzątka ona uwielbia, także będzie się cieszyć. Słuchajcie, mamy, znaczy już nie mamy golden hour, było, ale się zmyło, ja też jadę do domu, bo już jest późno, kochani, do zobaczenia w następnym vlogu, pa! I zobaczcie, wypadeczek się stał. Stoję na czerwonych, więc mogę wam pokazać. Bardzo niefajnie. Tamten wjazd już tutaj jest zablokowany. Prosto już nikt nie może jechać, tylko lewo i prawo. No i na samym środku, tutaj za tym pick-upem, za tym pick-upem, tam właśnie już auto stoi na środku. Ajajaj. No. Przyjechał drugi samochód, żeby zabrać tych ludzi
Mam nadzieję, że nic tam nikomu się nie stało. Widzę, że się przepakowywują z jednego auta do drugiego. Ojeju. No nie fajnie, nie fajnie. Na siebie. Ja też, jak jadę, to często możecie widzieć, że jak coś mówię, to nawet nie patrzę do telefonu, tylko patrzę na drogę i na to, co się dzieje koło mnie, bo to nie tylko chodzi o nasze zdolności, o wasze zdolności, ale to głównie chodzi o ludzi, którzy jadą wokół was, bo to nigdy nic nie wiadomo. Także pamiętajcie, uważajcie na siebie, bo ktoś obok was może się zagapić i nieszczęście gotowe, a tego byśmy nie chcieli. No, tyle. Jadę do domu, bo już jestem zmęczona, powiem szczerze.